Ja ogólnie jestem dietetykiem klinicznym. Tworzę plany żywieniowe na podstawie badań krwi. My do stworzenia takiego planu żywieniowego potrzebujemy minimum 40 parametrów. To jest ogromny obraz organizmu, czyli widzę wątrobę, nerki, serce, trzustkę i dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. Czyli żywieniem pomagam zmieniać wygląd, poprawiam samopoczucie, no i przede wszystkim ingeruję w zdrowie. Naprawdę moim podopiecznym może być każdy. W marcu to, co się podziało, była taka sytuacja, że część z nas przeszła na pracę zdalną i pojawiły się symptomy, których wcześniej po prostu nie dostrzegaliśmy, czyli na zasadzie nie wiem, jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia. No jak możemy być zmęczeni, skoro cały dzień jesteśmy w domu? Czy to dużo zależy od tego twojego, że tak powiem, klienta? To jest tak, ja ogólnie jestem osobą, której zadaniem jest powiedzieć, co robić, żeby osiągnąć efekt. Jestem od tego, żeby podpowiedzieć, jak w pewnych momentach sobie poradzić, ale ja za żadnego z moich podopiecznych nie ugotuję, nie zrobię zakupu. Dla mnie ma znaczenie to, jak organizm daną żywność wykorzysta. To jest na takiej zasadzie, czyli tak jak mówię, jeżeli ja mam produkt, który ma pulę dużą składników mineralnych i witamin, no to jest dużo lepsze dla organizmu, niż czy mi się to tak naprawdę nawet kalorycznie zgadza, ale to nic nie wnosi do organizmu, bo organizm umie tego wykorzystać. Przy każdej diecie jest potrzebna, czy raczej, jak to się mówi, wystarczy, jak to się mówi, odpowiednie odżywianie i tych minerałów, witamin dostarczymy? Ja ogólnie nie daję suplementacji, jeżeli nie mam potrzeby. Dlatego, że ja po to mam badania krwi, żebym wiedziała, czego dany organizm potrzebuje. Bo jeżeli ja mam zwykłą podstawową morfologię, no to ja widzę, że dany podopieczny ma niedobory witaminy B. Jak ma niedobory witaminy B, to jestem w stanie dać to z żywności. Jeżeli chodzi o sam początek, podejrzewam, że gabinety, które zajmowały się głównie utratą wagi, mogły mieć problem. Dlatego, że ludzie też zaczęli się stresować i ta waga mogła się zatrzymywać nawet w tym momencie, więc myślę, że takie gabinety początkowo mogły mieć rzeczywiście problem z tym, żeby ci klienci tam byli. Poza tym wszyscy zaczęli przechodzić na pracę zdalną. No, wizyta u dietetyka, ja akurat prowadzę podopiecznych z całej Polski, więc dla mnie praca zdalna z Polski i z zagranicy, więc dla mnie praca zdalna nie była czymś nowym. Po prostu... Czego można życzyć tobie? Czego można życzyć i twojemu biznesowi? I mojemu biznesowi. Ja życzę sobie i swojemu biznesowi, żeby jak najszybciej udało się nam wszystkim, że tak powiem, wrócić do w miarę normalnych czasów.